Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pani Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, w styczniu rząd wprowadził w życie przepisy ograniczające nadużywanie tego niższego podatku dla twórców, tych tak zwanych 50% kosztów uzyskania przychodu. No, nie minął miesiąc nawet, a już dzisiaj Rada Ministrów zajmuje się nowelizacją do tej ustawy. Co się stało nie tak, że się nie udało? Chodzi o to, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło pewne uwagi Ministerstwu Finansów dotyczące tego, że nie wszystkie grupy zawodowe bądź też rodzaje działalności twórczej zostały uwzględnione w tej pierwszej nowelizacji. W związku z tym obecnie w drugiej nowelizacji planuje się dodanie określonych grup zawodowych bądź też rodzajów działalności twórczej, żeby właśnie sprostać tym spostrzeżeniom i tym uwagom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No ale tak na dobrą sprawę ta nowelizacja miała dobry cel, no bo chodziło o ograniczenie przypadków nadużywania, stosowania tych zwolnień podatkowych. No podobno taki przykład najbardziej rażący to był prezes spółki zarabiający kilkadziesiąt tysięcy pewnie nawet miesięcznie, który co miesiąc pisał jedną kartkę dotyczącą teorii zarządzania własną spółką i dzięki temu płacił o połowę niższy podatek. No, takim przypadkom miała ta nowelizacja przeciwdziałać, ale z drugiej strony ta nowelizacja jest chyba bardzo kazuistyczna, bo ona, rozumiem, wymienia z imienia i z nazwiska, znaczy no, te specjalności, te zawody, które mogą korzystać z tego zwolnienia podatkowe. No i okazało się, że ta lista jest za krótka. Teraz ministerstwo ją uzupełnia, ale czy ta nowa lista, ona faktycznie wyczerpuje te potrzeby, jakie są w praktyce? No nie do końca. Nadal są pewne wątpliwości. Rzeczywiście dodano pewne grupy zawodowe. Między innymi dodano takie osoby, które świadczą, czy prowadzą działalność muzealniczą, działalność konserwatorską. Dodano tłumacz. To jest akurat krok w dobrym kierunku, ponieważ osoby te niewątpliwie tworzą dzieła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych. Dodano inżynierię budowlaną, gry komputerowe i tak dalej. Natomiast rzeczywiście pozostają wątpliwości dotyczące chociażby programistów. Nadal mamy określenie, że 50-procentowym kosztom uzyskania przychodów będą podlegały osoby, które tworzą programy komputerowe. Ale nie jest powiedziane, ponieważ tworzenie programu komputerowego w zasadzie jest procesem szerszym. Nie sprowadza się tylko do pisania kodu bądź jego modyfikacji, ale mamy też coś przedtem, czyli na przykład w ogóle zaprojektowanie takiego programu, czyli ten etap, to jest architektura, design i tak dalej, przygotowanie specyfikacji do pisania kodu, jak i potem mamy instrukcję obsługi dla użytkowników i tak dalej. Testowanie takiego programu. Także tutaj są wątpliwości, czy ustawodawca miał na myśli tę grupę węższą, czy może szerszą. Brzmienie w postaci działalności twórczej w zakresie programów komputerowych sugerowałoby, że szersze podejście. Ale myślę, że warto by było, żeby wyjaśnić tę kwestię, bo wiele osób może mieć wątpliwości w tym zakresie. No, podobne wątpliwości można też pewnie odnaleźć łatwo w funkcjonującym obecnie i nie zmieniającym przepisie dotyczącym tej działalności edukacyjnej i oświatowej. Bardzo ogólna reguła, która obejmuje, podejrzewam, kilkaset tysięcy nauczycieli i takich zwykłych ze szkół powszechnych i nauczycieli akademickich, którzy tworzą różne badania, piszą wykłady i w ich przypadku ta niepewność pewnie jest duża. No i pytanie, no i jak to się skończy? Bo rozumiem, że padną ofiary, no bo będą tacy, którzy będą przekonani, że mogą korzystać ze zwolnienia, a potem po roku, czy po dwóch, czy po pięciu latach się okażą, że jednak nie i będą musieli zwracać podatek z odsetkami. Tak, jeżeli będą mieli wątpliwości, no zawsze mogą wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Także to jest coś, co można zarekomendować tutaj. Jeżeli ktoś zastanawia się, warto zapytać, po 3 miesiącach otrzyma odpowiedź z ministerstwa. Także to jest jedna droga. Druga droga, no to jest śledzenie też tego, co się będzie działo na rynku, że tak powiem, czyli właśnie interpretacji, może jakieś ogólne wyjaśnienia ministerstwo wyda, do czego bym tutaj ministerstwo zachęcała właśnie. Jeżeli by się zdarzyło, że rzeczywiście zastosujemy te koszty i nie będziemy mieć, potem ktoś nam to zakwestionuje, nie będziemy mieć do nich prawa, no to faktycznie będziemy musieli zapłacić podatek łącznie z odsetkami.
No a czy w takim razie ta lista nie powinna być jednak inna? Czy ten przepis nie powinien być skonstruowany jakoś tak, żeby no, ci prawdziwi twórcy, którzy faktycznie mają prawo i powinni mieć prawo do tych wyższych kosztów podatkowych, jednak no, nie ryzykowali no, dość dużych pieniędzy, nie oszukujmy się, no bo w skali roku tego podatku się może nazbierać nawet pewnie kilka, jak nie kilkanaście tysięcy, a licząc z odsetkami to mogą być kwoty, które skutecznie kogoś tak no, zniechęcą w ogóle do rozliczeń podatkowych. Tak, dlatego właśnie takie wymienianie enumeratywne, czy to zawodów, czy to działalności, powoduje, że powstaje szereg wątpliwości. Na pewno to, co należałoby zrobić, to wydać taką ogólną interpretację, która by pokazywała, jak pewne określenia, pewne definicje, czy pojęcia powinny być interpretowane. Ponieważ jeżeli byśmy rzeczywiście doszli do takiej sytuacji, że ktoś ma tutaj wątpliwości i musi zapłacić podatek, no może czuć się pokrzywdzony, prawda, że poprzez zmianę przepisów, która w zasadzie miała promować innowacje, kreatywność i tak dalej, i co więcej, próg kosztów został podwyższony dla tych osób, bo przypomnijmy jeszcze, że do zeszłego roku można było odliczać 42 tysiące złotych, teraz jest on dwukrotnie wyższy. Także rzeczywiście rząd ma na celu promowanie tych sfer akurat życia, bo to się też przekłada na gospodarkę. I szkoda by było, żeby poprzez tylko niezrozumienie intencji ustawodawcy ktoś czuł się potem pokrzywdzony. No, czy poza tymi wyjaśnieniami na przykład uważa pani, żeby była potrzebna jakaś nowelizacja, czy uzupełniająca tą dotychczasową listę, czy jakby w ogóle zmieniająca koncepcję tego przepisu, tak jakby uogólniająca tą zasadę? Znaczy na pewno, jeżeli mielibyśmy dodawać jakieś osoby, to chociażby mamy grafików komputerowych. W obecnym brzmieniu nowelizacji jest mowa o sztukach plastycznych. I teraz w słowniku języka polskiego czy w encyklopedii pod pojęciem sztuk plastycznych niestety no, nie jest wymieniona grafika komputerowa, jest tylko grafika. Więc pytanie, czy grafika komputerowa się tutaj mieści, czy nie. Na pewno więc dodanie pewnych kategorii osób byłoby tutaj wskazane, żeby właśnie takie sytuacje nie miały miejsca, że mamy wątpliwości, czy grafik to jest właśnie komputerowy, mieści się w zakresie sztuk plastycznych, czy nie. Pani mecenas, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.